Siemka, tu Trashing Matt. Witam w kolejnym odcinku Od jaskiniowców do kosmosu. Najwyraźniej pewna nieznana nam dotąd cywilizacja wybudowała nowy cud świata. Jest to tak zwana jaskinia rzeki Charlie, która znajduje się na terenie zachodniej Kanady. Archeolodzy odkryli tam dowody jej zamieszkania, datowane na około 11 tysięcy lat. Cud ten daje całkiem niezłe bonusy do żywności, produkcji i bogactwa, jest to jednak cud ery prehistorycznej. Tak więc kiedy cywilizacja ta odkryje tylko osiadły styl życia, cud ten stanie się przestarzały. Ruszamy naszymi myśliwymi w poszukiwaniu dzikiej zwierzyny. Mamy tutaj powrót arabskich zwiadowców. I świetnie, naszym myśliwym udało się pochwycić jastrzębia. Okej, skierujmy tutaj nasze wytresowane psy. A tymczasem w Akkadzie nagromadziliśmy już odpowiednią ilość kultury, aby w przyszłej turze doszło tu do rozszerzenia granic. Wykorzystamy także pochwyconego jastrzębia, aby utworzyć w Durkurigalzu sztandar wojskowy. Zapewni on nieco startowego doświadczenia wszystkim noworekrutowanym wojownikom. Spróbujmy pochwycić tego pustynnego żółwia. I udało się. No i świetnie, w Akkadzie doszło do rozszerzenia granic, w obrębie których znajdują się już zasoby obsydianu. No jednak, aby je wykorzystać, będziemy musieli tutaj także zbudować odpowiedni warsztat. Naszym psom nie udało się pokonać arabskich zwiadowców, którzy zdołali się wycofać. Wykorzystamy także tego pochwyconego żółwia, aby utworzyć w Durkurigalzu warsztat rzemieślnika żółwich skorup. Zwiększy on nasze badania naukowe i bogactwo. Nasi wojownicy podreperowali także swe kanu, ruszamy więc w dalszy rejs. A naszymi myśliwymi spróbujemy podpatrzyć stolicę Sumerów. Mamy także informacje od naszych szpiegów co do cywilizacji mongolskiej, która najwyraźniej pracuje w tej chwili nad megalitycznymi konstrukcjami. No cóż, są więc całkiem zaawansowani technologicznie. No i mamy tutaj niestety złe wieści, ponieważ Sumerowie mają mnóstwo wojowników i na domiar złego dysponują oni bronią z obsydianu. No tak więc militarnie są oni od nas dużo bardziej potężni. Nasi ludzie nauczyli się budować piece ziemne. Są to prymitywne paleniska wykopane w ziemi, które mają jednak sporą przewagę nad zwykłymi ogniskami. Potrafią one trzymać ciepło i mogą być stosowane nie tylko do pieczenia, lecz także na przykład wędzenia, czy też gotowania posiłków na parze. A więc tak, mamy tutaj tylko jeden budynek, który zastąpi palenisko i jest to tak zwane imu. Zwiększy ono nasze zdrowie, żywność i kulturę. Dobra, wybierzmy kolejną technologię i niech będzie to rybołówstwo. Zbudowaliśmy halę biesiadną w Babilonie i ponieważ chcemy jak najszybciej wydobyć ten obsydian, zrekrutujmy nowych robotników. A naszych myśliwych jak najszybciej wycofajmy z terytorium Sumerów. No bo cóż, nie mieliby najmniejszych szans z wojownikami uzbrojonymi w obsydian. Dobra, zrekrutowaliśmy w Durkurigalzu kamiennych włóczników. I właśnie, troszkę tutaj się obawiam o bezpieczeństwo tej naszej najbardziej wysuniętej osady, dlatego też otoczmy ją palisadą. A
a niestety nasze kanuły zmuszone są w tym miejscu płynąć w trakcie sztormowej pogody, co niestety może nasze łodzie uszkodzić. No i faktycznie, nasze kanu zostały nieco uszkodzone. Dobra, zrekrutowaliśmy nowych robotników i chyba przydałoby się troszkę zwiększyć nasz potencjał militarny. No dlatego też zrekrutujemy nowych kamiennych toporników. Mamy także rytuał kąpieli w Akkadzie i wykopiemy tutaj w tej chwili dół z gliną, który zapewni nam ten materiał, zwiększając także produkcję i bogactwo. Mamy także palisadę w Durkurigalzu i niestety mamy tutaj także pewien problem z rosnącą przestępczością. Ustanowimy więc samca alfa, aby przywrócił tu porządek. I świetnie, udało nam się pochwycić pałankę. Ponieważ w okolicy pojawia się coraz więcej wrogich zwiadowców, skierujmy tych toporników nieco dalej na zachód. Okej, nasi robotnicy docierają na pole z obsydianem, a nasi zbieracze wybudowali kolejny odcinek ścieżki. No i właśnie, mamy tutaj okazję, aby wykorzystać nagromadzone przez nas bogactwo i ulepszyć tych zbieraczy na robotników. No jest to, jak widzicie, niestety bardzo kosztowne, pozwala nam jednak zaoszczędzić nie tylko produkcję, ulepszana jednostka zachowuje także wszystkie nabyte umiejętności. No dlatego też właśnie warto mieć sporo nagromadzonego bogactwa. A wykorzystując pochwyconą pałankę, zrobimy z niej maskotkę zarządcy. Zwiększy ona szczęście i kulturę. Nakazujemy także wojownikom naprawić kanu. Okej, wykopaliśmy jamę z gliną w Akkadzie. No i także tą osadę zabezpieczymy poprzez budowę palisady. Mamy także samca alfa w Durkurigalzu i tutaj zbudujemy ramę do suszenia, która zwiększy naszą żywność i produkcję. Dobra, zbliżmy się do tych arabskich zwiadowców. Tymi robotnikami zbudujemy ostatni odcinek ścieżki do Durkurigalzu. A tymi zbudujemy warsztat kamiennych narzędzi, który pozwoli nam w końcu na wydobycie obsydianu. Okej, palisada w Akkadzie gotowa. No i aby przyspieszyć konstrukcję kolejnych budynków, zbudujemy tu warsztat cieśli. Okej, udało nam się pokonać arabskich zwiadowców, nie zdołaliśmy jednak wziąć żadnych jeńców. No i super, udało nam się pochwycić diabła tasmańskiego. Okej,
Okej, okay, mamy już kamiennych toporników. No i cóż, w Babilonie przyda nam się zarówno kultura, jak i bogactwo. Zbudujemy więc tutaj szałas rzeźbiarza drewna. Okej, okay, myśliwi zdobyli kolejny poziom doświadczenia. Ale niestety nie udało im się pochwycić Ibexa. Nie możemy tutaj wykorzystać tego diabła tasmańskiego, skierujmy więc go do Akkadu. No i właśnie, niestety nie mamy już nadwyżki bogactwa, a to jest niezwykle istotne, aby ulepszać nasze jednostki, dlatego też zmniejszymy nieco ilość podatków przeznaczanych na badania naukowe. Odkryliśmy technologię rybołówstwa. Nasi ludzie opracowali więc rozmaite techniki pozyskiwania pożywienia z rzek, jezior i oceanów. Poza budową pułapek czy też polowań dzidami, nauczyli się także korzystać z niezwykle użytecznego i skutecznego wynalazku, jakimi są sieci. A więc tak, budynek, jakimi są baseny pływowe, staje się przestarzały. A z kolei rozmaite wodne cuda natury będą generowały więcej żywności. Mamy tutaj także nowe jednostki i pierwszą z nich jest łódź robotnicza. Funkcjonuje ona podobnie jak robotnicy, jest jednak w stanie budować ulepszenia na polach wodnych. Mamy także jednostkę narodową zwaną Tomolem. Mamy także wiele nowych budynków i pierwszym z nich jest szałas rybaków. Zapewni on nam sieci, zwiększając także żywność i bogactwo. Mamy także warsztat szkutniczy, który zapewni nam darmowych specjalistów, zwiększy jednak także chorowitość. Tutaj mamy wiele rozmaitych budynków związanych z rozmaitymi wodnymi zasobami. Moglibyśmy je zbudować, gdyby zasoby te znajdowały się w pobliżu danej osady. Mamy także sprzedawcę ryb, który zwiększy naszą żywność i bogactwo, a także nowy typ domów, a więc tak zwane palafity, które co prawda zwiększą chorowitość, ale także produkcję i bogactwo. Mamy także nowe kultury, a więc oceaniczną kulturę polinezyjską, azjatycką kulturę indonezyjską i afrykańską kulturę suahili. Mamy także nowe ulepszenie terenu, jakimi są łodzie rybackie. Na mapie pojawią się perły. Mamy także nowe zasoby, jakimi są sieci, surowe ryby, skorupiaki i gąbki. Dobra, wybierzmy kolejną technologię i niech będzie to gospodarka żarowa. No i świetnie, w Babilonie zbudowaliśmy nowy typ domów, a więc właśnie palafity. Okej, kierujemy na północ tych toporników, aby poradzić sobie z portugalskimi zwiadowcami. Możemy także przyjrzeć się stolicy Mongołów, a więc Karakorum. No i co prawda nie ma tam zbyt wielu wojowników, jest to jednak osada niezwykle ludna. Okej, mamy już w Babilonie szałas rzeźbiarza drewna. No i właśnie, będziemy potrzebowali nieco więcej bogactwa. Utwórzmy tutaj więc rzeźbiarza masek, który przy okazji zwiększy także kulturę. Mamy także ramę do suszenia w durku Rigalzu. I aby troszkę przyspieszyć wzrost populacji, utworzymy tutaj wytwórcę suszonego mięsa. Niestety nasze psy nie mają tutaj szans i będą musiały poczekać na naszych wojowników.
Okej, zbudowaliśmy warsztat cieśli w Akkadzie. Ponieważ wciąż potrzebujemy więcej bogactwa, utworzymy tutaj rzemieślnika kości, który przy okazji zwiększy także produkcję. Ach, niestety myśliwi natrafiają tutaj na niebezpiecznych neandertalczyków. A nasze kanuły docierają w pobliże kolejnej zamieszkanej wyspy. Dobra, wykorzystamy tego diabła tasmańskiego, aby utworzyć z niego maskotkę zarządcy w Akkadzie. Opracowaliśmy gospodarkę żarową. Jest to technika przygotowywania terenów pod uprawę bądź pastwiska poprzez wypalanie dokładnie wyznaczonego wcześniej obszaru leśnego. Okej, nie mamy tutaj żadnych jednostek ani żadnych budynków i technologia ta pozwala nam jedynie na usuwanie bądź to lasów, bądź to innej roślinności. Okej, wybierzmy kolejną technologię i aby uzyskać pomoc w walce ze szkodnikami, udomowimy koty. Okej, także to tyle na dziś, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.